Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Bellona przedstawia Krystian Wójcik, wujo, stara paka Czyta Mirosław Zbrojewicz Produkcja Film Factory Studio Rozdział pierwszy Travers Zjechaliśmy z asfaltu na drogę gruntową. Kierowca wyłączył światła i powoli toczyliśmy się w kierunku lasu. Była zimna październikowa noc. Pogoda była piękna, ale temperatura oscylowała w okolicy pięciu stopni. Wjechaliśmy do lasu. Przemek zatrzymał łaza i wyłączył silnik. Wysiedliśmy wszyscy na zewnątrz i nie zamykając za sobą drzwi, stanęliśmy przy samochodzie. Nasłuchiwaliśmy i obserwowaliśmy ciemność. Plan zakładał, że najmniejsze prawdopodobieństwo wykrycia anuluje całą akcję i wracamy do bazy. Po kilkunastu minutach w milczeniu i bez ruchu mieliśmy pewność, że nikt za nami nie jedzie oraz że my nie weszliśmy na kogoś. Ja, Tomek i Bartek podeszliśmy do przyczepy, na której ciągnęliśmy łódź pontonową. I spod plandeki wyciągnęliśmy torby spadochronowe, w których mieliśmy sprzęt. Wyjęliśmy tylko kałasze. Zajęliśmy pozycje ubezpieczające. Pozostali czterej chłopcy mogli teraz przebrać się w pianki i przygotować wyposażenie. Po chwili się zmieniliśmy. Założyłem piankę, pas balastowy, kamizelkę oporządzeniową, maskę i fajkę schowałem do kargo. Płetwy przypiąłem do szpejarki, uprzęży i nałożyłem farbę maskującą na twarz. Na koniec jeszcze raz sprawdziłem ładunek wybuchowy. Czy aby nic się nie obluzowało, oraz czy wodoszczelny zasobnik jest prawidłowo zapięty. Szykiem ubezpieczonym ruszyliśmy w kierunku jeziora. Na granicy lasu i plaży znów zatrzymaliśmy się na kilkuminutową obserwację. Kiedy mieliśmy pewność, że nikogo nie ma na plaży, przeszliśmy do kolejnego etapu operacji. Przemek wjechał tyłem do wody, tak aby łatwiej zwodować łódź. Brodząc w wodzie na głębokości powyżej kolan, wepchnęliśmy ją w trzcin. Samochód ukryliśmy w zaroślach, narzucając na niego dodatkowo siatkę maskującą. Wypłynęliśmy na jezioro z użyciem wioseł. Silnik uruchomiliśmy dopiero przy przeciwległym brzegu, wzdłuż którego skierowaliśmy się do zapory wodnej. Jezioro Pilchowickie to zbiornik zaporowy wybudowany na rzece Bubr w okolicy Jeleniej Góry. Zbiornik którego celem jest retencja oraz produkcja energii elektrycznej. Poniżej zapory znajduje się hydroelektrownia i to jej zniszczenie było celem naszej akcji dywersyjnej. Zatrzymaliśmy się kilkaset metrów od zapory w przybrzeżnych zaroślach. Po cichu zanurzyliśmy się w zimnej wodzie i z wykorzystaniem ABC popłynęliśmy w kierunku zapory. Działaliśmy w parach. Ja z Bartkiem, Mariusz z Łukaszem, a Tomek z Marcinem. Po około trzydziestu minutach dopłynęliśmy do drabinek technicznych przy zaporze. Za pomocą drutu przymocowaliśmy ładunki wybuchowe i na sygnał z łodzi odpaliliśmy ląty prochowe, używając zapalnika tarciowego. Skierowaliśmy się do brzegu, gdzie w zaroślach już czekała na nas łódź. Nie zachowując już ciszy, na pełnej mocy silnika odpłynęliśmy nią i po kilkunastu minutach byliśmy z powrotem na plaży przy samochodzie. Każdy z ładunków miał około 12 metrów lątu, co dawało nam blisko 20 minut na odpłynięcie. Eksplozja nastąpiła dokładnie wtedy, gdy wychodziliśmy na brzeg. Trzy niemal jednoczesne wybuchy rozerwały nocną ciszę. Był to rok 1997. Zapora stoi do dziś, a my byliśmy harcerzami wówczas elitarnej drużyny harcerskiej HKL Travers ze Złotoryi. Harcerskie koło lotnicze Travers zostało założone w 1971 roku przez charyzmatycznego Jana Kuska, żołnierza słynnej 62. kompanii specjalnej z Bolesławca. Bazą trawersu była tzw. Górska Baza Lotnicza na górze szybowcowej w Wieżowie Sudeckim koło Jeleniej Góry, a od 1999 roku Baza Lotnicza Baryt w Stanisławowie koło Złotoryi. Członkiem trawersu zostałem w 1994 roku, w wieku 13 lat. Byłem harcerzem w drużynie o specjalności lotniczej. Śpiewałem piosenki, rozpalałem ogniska jedną zapałką, budowałem latawce i modele samolotów. Tak wyglądało życie harcerskie w trawersie każdego chłopca do szesnastego roku życia. Potem następował zwrot. Zdaniem Kuska dla zdrowego chłopaka w trawersie funkcjonowała też grupa dla młodzieży z niepełnosprawnościami, ale to inna historia. Nie było innej możliwości. Zostawałeś albo mięczakiem, albo komandosem. Droga wiodła przez Kurs Działań Specjalnych Trawers, współfinansowany i realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jednym z założeń kursu było przygotowanie kandydatów do służby wojskowej w jednostkach powietrzno i specjalnych. Trwał on trzy tygodnie, a realizowany program był naprawdę imponujący. Nawet w odniesieniu do dzisiejszych realiów. Obejmował szkolenie strzeleckie, strzelania z KBKS, KBKAK, KMPK, dzienne i nocne, szkolenie taktyczne, taktyka zielona, czarna i niebieska, szkolenie samochodowe i motocyklowe, jazdę samochodem terenowym, jazdę transporterem opancerzonym BTR-40 oraz transporterem BRDM-2 jazdę na kładach, szkolenie z terenoznawstwa i nawigacji, szkolenie minerskie, szkolenie wysokościowe i wspinaczkowe, szkolenie survivalowe, szkolenie samolotowe, między innymi praktyczny pilotaż w powietrzu na samolocie PZL-104 Wilga, szkolenie spadochronowe, wykonanie trzech skoków spadochronowych na spadochronie ST-7, wykonywanie i przyjmowanie w terenie zrzutów towarowych na zasobnikach towarowych ZT-100, Oprócz tego KDS był, nie przebierając w słowach, masakrycznym wpierdolem fizyczno-psychicznym, zwieńczonym ponad 120-kilometrowym marszem przez góry izerskie i karkonosze, zwanym Górskim Marszem Prawdy. Gdy spojrzeć na kształt kursu z dzisiejszej perspektywy, wszystko wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Ostatni KDS odbył się w 2001 roku i moim zdaniem to bardzo dobrze, że go zakończono. Jak mawiał jeden z moich późniejszych dowódców, pułkownik Drumowicz, obecnie generał dowódca komponentu wojsk specjalnych. Postępująca humanizacja i pedalizacja społeczeństwa nie pozwala na prowadzenie tego typu szkoleń. Pułkownik odnosił się do szkolenia w 62 kompanii specjalnej, z której się wywodził, ale to stwierdzenie idealnie podsumowuje również to, Jakim szkoleniem był KDS Travers? Ja KDS ukończyłem w 1997 roku. W Traversie dla chłopaków po kds były dwie możliwości przydziału służbowego po rocznym okresie kandydackim. Pierwsza, górska spadochronowa grupa specjalna lub druga, spadochronowa grupa szturmowa. Jak już wspominałem, bazę stanowiła Góra Szybowcowa w Jeżowie Sudeckim. Infrastruktura bazy to niewielki barak z pomieszczeniami sztabowo-socjalnymi, garaże oraz hangar. To ten hangar był wyjątkowy. Wszystko wyglądało w nim jak w filmie o specjednostce: kwatery dla operatorki oraz cały arsenał sprzętu i możliwości w jednym budynku. Ilość sprzętu do dyspozycji była powalająca, jak na tamte czasy. Ale i dziś robi wrażenie, skoro była to lotnicza drużyna harcerska. W okresie mojego członkostwa i stacjonowania HKL w bazie na Górze Szybowcowej wyposażenie kształtowało się mniej więcej tak: dwa samoloty PZL-104 Wilga 35, samolot Jak-12M, szybowiec SZD-9 Bocian, kilkadziesiąt spadochronów. ST7, L2 Kadet, SW5, SW12, spadochrony ratownicze i towarowe, transporter opancerzony BTR-40, transporter opancerzony BRDM-2, cztery samochody terenowe UAS 469B, motocykl CZ350, motocykl M72, łódź pontonowa z silnikiem zaburtowym. Cysterna na paliwo, sprzęt do nurkowania, sprężarki i agregaty, sprzęt górski i wspinaczkowy, uprzęże liny, narty skiturowe, sprzęt saperski i kwaterunkowy, kuchnie polowe, namioty, przyczepy. I tak naprawdę sam do końca nie wiem, co jeszcze mogło tam być. W czasie wakacji szkolenie w Trawersie przybierało formę obozów specjalnościowych. Poza obowiązkowym udziałem w kds jako instruktor, poganiacz, brałem udział w obozach szkoleniowych, takich jak spadochronowy, nurkowy, wspinaczkowy czy kondycyjny. Obozy spadochronowe odbywały się głównie na Górze Szybowcowej, ale często też w innych miejscach w Polsce. Dla mnie najciekawsze były skoki w górach, czyli na przykład na Górze Szybowcowej. Idąc do wojska w 2001 roku. Miałem na koncie ponad 120 skoków spadochronowych, a wśród nich nocne, na wodę, w terenie górskim, na nieoznakowane lądowiska, tzw. teren przygodny, skoki z bronią czy skok z szybowca. Obozy nurkowe zazwyczaj organizowano w rejonie jezior wielkopolskich lub na Mazurach. Ponadto często nurkowaliśmy w akwenach niedaleko Jeleniej Góry, takich jak jezioro Pilchowickie, Kolorowe jeziorka w Wieściszowicach czy inne zalane po niemieckie wyrobiska bazaltu, których było w okolicy kilka. Obecnie na terenie bazy lotniczej Baryt w Stanisławowie można odnaleźć pogórniczy zalany wodą szyb. Szkolenie w tym szybie łączy w sobie umiejętności nurkowe i wysokościowe, gdyż lustro wody znajduje się 30 metrów w głąb szybu i najpierw za pomocą technik linowych Należy się tam dostać. Szkolenie górskie, wspinaczkowe i wysokościowe odbywaliśmy w rejonie Jeleniej Góry, idealnym do tego typu aktywności. Karkonosze, góry izerskie, rudawy janowickie, góry kaczawskie, mosty i wiadukty w dolinie Bobru, jaskinie w masywie góry Połom w Wojcieżowie to największe obiekty jaskiniowe w Polsce poza tatrami. Ważnym punktem w szkoleniu górskim było bytowanie zimowe w górach Izerskich, organizowane w okresie ferii zimowych. Na tydzień wychodziliśmy w góry. Nie było goreteksów, primaloftów, membran i vibramów. Był zasobnik desantowy, brązowe opinacze, mundur US i bechatka. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego izerskiego bytowania zimą 1998 roku a to dlatego, że dostałem śpiwór z rozwalonym zamkiem na górze Szybowcowej spędzaliśmy niemal każdy weekend chłopaki pochodzili głównie z okolic Jeleniej Góry Złotoryi czy Bolesławca ale byli też tacy, którzy mieli troszkę dalej na przykład Piotrek z Częstochowy ponad 300 kilometrów, czy Bartek Kankowski z Lęborka ponad 650 to jak spędzimy zbiórkę ograniczała wyłącznie nasza wyobraźnia, pogoda i na szczęście komendant Kusek. Pomysły mieliśmy często szalone i gdyby pozwolił nam na wszystko, pewnie szybko byśmy się po prostu poubijali. Przez ponad pięćdziesiąt lat funkcjonowania trawersu jego członkowie wykonali tysiące skoków spadochronowych, piloci wylatali tysiące godzin, a nurkowie spędzili setki godzin pod wodą. Przy takim natężeniu działalności o dość wysokim ryzyku, niestety może dojść do sytuacji tragicznych, które w historii Trawersu również miały miejsce. Krzysiek i Ania odeszli śmiercią spadochroniarzy. Można powiedzieć, że Trawers istnieje do dziś. Funkcjonuje pod inną nazwą i w innych strukturach organizacyjnych, ale nadal dowodzi nim ten sam niesamowity człowiek, Jan Czesław Kusek. Myślę, że o Kusku, Trawersie czy nawet o samym kds można by napisać osobną książkę. Na pewno wiele z tych historii czytelnicy podaliby w wątpliwość, czy aby autor nie konfabuluje. Tak były nieprawdopodobne. W historii Trawersu zapisało się wielu niesamowitych ludzi. Oczywiście wspomniany Jan Kusek, ojciec tej bezprecedensowej organizacji. Ale też wielu innych, bez których historia by nie biegła, bo przecież historia to ludzie, którzy ją tworzyli. Wymienienie wszystkich jest niemożliwe, ale na pewno muszę wspomnieć o Ryśku, żońcy, który jako wieloletni prowadzący KDS był wzorem dla wielu chłopaków takich jak ja. Rysiek był również komandosem 62. kompanii specjalnej. A po rozwiązaniu tej jednostki kontynuował służbę w plutonie specjalnym Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej. Czas leciał, a ja pasjonowałem się wszystkim, co wojskowe, w szczególności wszystkim, co specjalne, komandowskie czy antyterrorystyczne. Prenumerowałem militarny magazyn specjalny Komandos, miesięcznik o tematyce wojskowej i pochłaniałem go od deski do deski i to kilkukrotnie. Z zapartym tchem słuchałem opowiadań Kuska o latach świetności 62. kompanii specjalnej, o niesamowitym szkoleniu atomowych komandosów, o ich legendarnym dowódcy, majorze Żdanie. Chciałem być jednym z nich. Marzyłem, aby zostać zwiadowcą komandosem. Powtarzałem sobie w głowie: Zostanę komandosem. Rozdział drugi. Wojskowa Komenda Uzupełnień. Gdy skończyłem osiemnaście lat, dostałem wezwanie do WKU Legnica. Wyekwipowany przez kuska w teczkę z bardzo poważnie wyglądającymi kwitami, które zaświadczały, że komandosem to już w zasadzie jestem, tylko jeszcze do wojska bym potrzebował, udałem się do WKU a, jakie było moje rozczarowanie, gdy chorąży z za biurka nie dość, że nawet nie chciał tych moich kwitów oglądać, to jeszcze jebaniec pociągnął ze mnie łacha, wołając kumpla. Stachu, podejdź tu. Co tam, dobiegł mnie głos z pomieszczenia obok. Chodź, zobaczysz poborowego, co mi mówi, że on tu ma kwity i my musimy mu dać przydział do czerwonych beretów. W drzwiach najpierw pojawił się brzuch a potem reszta tego stacha, sierżanta sztabowego. — Heh, heh, zazwyczaj przynoszą kwity, że wcale do wojska nie mogą, a ten chce do czerwonych beretów? — Do bordowych, panie sierżanci, odpowiedziałem. Może być szósta brygada powietrznodesantowa, ale najlepiej pierwszy pułk specjalny komandosów w Lublińcu. — No, sam widzisz, stachu, słuchaj, no, poborowy... Zabieraj te swoje papiery i o, masz tu jeszcze jeden. To jest skierowanie do pracowni psychotechnicznej na badania dla kierowców. Tak się składa, że do czerwonych beretów nie mamy, ale mamy dużo do czarnych. Idź więc, zrób badania na kierowcę. Co byś się po Krakowach czy Lublinach włóczył, jak ze Świętoszowa będziesz miał bliżej do domu? Zresztą sam się z czasem przekonasz, że jeden czołgista to jak komandosów trzysta. Wyszedłem z WKU, udałem się do najbliższej budki telefonicznej i zadzwoniłem do Kuska, aby zdać relację. Nakazał pospacerować chwilę i zadzwonić jeszcze raz. Dzwonię. Idź do tego chorążego jeszcze raz. Już wszystko wie. Kusek pociągnął za swoje sznurki. Jak już wspominałem, KDS Travers był organizowany na podstawie umowy z MON. Która dotyczyła przygotowania kandydatów do służby wojskowej w formacjach powietrzno desantowych i specjalnych. Podobno miała już miejsce historia podobna do mojej WKU odmówiła skierowania poborowego absolwenta KDS Travers do wymarzonej jednostki o charakterze spadochronowym. Poborowy założył sprawę w sądzie administracyjnym i wygrał. Lekko wzburzony pan chorąży z WKU. Przyjął wszystkie moje kwity Jednak aby stanęło na jego Nakazał badania na kierowcę zrobić Zrobiłem Po kilku tygodniach przyszło wezwanie do WKU Jadę Dostaję skierowanie do jednostki wojskowej 2399 w Świętoszowie Panie Chorąży Ostatnim razem jak tu byłem to zostawiłem dokumenty Że ja do komandosów a jak nie, to że ja do sądu. A, to ty. A to nie mamy jeszcze do czerwonych beretów. Ow, puścił mnie. Minął kolejny miesiąc. Wezwanie. E, bo pan tu zostawił, że jest pan płetwonurkiem. A mam coś specjalnego. Jeden przydział na całe WKU. Potrzebują płetwonurków. Pierwszy PS. To wspaniale. Pierwszy pułk specjalny? Nie. Pierwszy pułk saperów w Głogowie. Co kurwa, nichuja? ja, pomyślałem niemalże na głos. Panie chorąży, ja do komandosów. An to jeszcze nie mamy do czerwonych beretów. Kolejne wezwanie. Mamy do czerwonych beretów. Gdzie? Zapytałem uradowany. Żagań. Jaki kurwa żagań? No, żandarberia wojskowa, czerwone berety, tak jak chciałeś. No i tak czas nam wspólnie leciał. Mi na jeżdżeniu linią 22 do Legnicy, mu na wysyłaniu wezwań, a pani Wiesi, naszej listonoszce, na przywożeniu mi ich na komarku. Wierzyłem, że w końcu dostanę ten wymarzony przydział do Lublińca. Chłopaki w moim wieku już poszli w kamasze, a niektórzy to nawet wrócili, więc mama już mi zaczęła dogadywać. Poszedłbyś już może do tego świętoszowa. On popatrz, ten od Nowaków był, prawo jazdy na ciężarowe mu zrobili, i teraz na składzie pracuje i węgiel wozi, albo ten od Stasiaków, co w marynarce wojennej był. Daleko bardzo miał do domu, ale mundur to on miał piękny. On był kucharzem w wojsku. Na kuchni jest najlepiej, popatrz, taki chudy był jak patyk, a teraz? Odsłużyłbyś swoje, to i robotę porządną byś znalazł. Jakbyś chciał, to bym ci wrześni załatwiła. Dobrze tam płacą, a i kiełbasy byś pojadł. Cierpliwie czekałem. Pracowałem dorywczo trochę w tartaku, trochę jako kierowca, trochę w piekarni i nawet trochę w ochronie, jako cieć. Wszędzie na czarno, bo nieuregulowany stosunek do służby wojskowej. Nie martwiłem się tym zbytnio, bo wiedziałem, że to tylko stan przejściowy. Będę komandosem. Ostatecznie pod koniec lipca dostałem moje wymarzone skierowanie do jednostki wojskowej 4101 w Lublińcu z datą stawiennictwa na 2 października 2001 roku. Rozdział trzeci. Lubliniec. Lubliniec to niewielkie liczące około 25 tysięcy mieszkańców miasto w województwie śląskim. Poza tym, że od 1986 stacjonuje w nim jednostka specjalna, znane było z innych, również specjalnych instytucji, takich jak Wojewódzki szpital neuropsychiatryczny czy oddział zewnętrzny dla kobiet z zakładu karnego w herbach. Gdy przyjechałem do Lublińca w 2001 roku. Był po prostu brzydki. Szare, brudne kamienice, krzywe chodniki, dziurawe, betonowe drogi i kominy kopcące z węglowo-śmieciowych pieców. Przez kolejne siedemnaście lat byłem świadkiem tego, jak miejscowość ta zmienia się i pięknieje. Uważam, że dziś to jedno z piękniejszych miast tej wielkości w Polsce, które odwiedziłem. Doskonale utrzymane drogi i chodniki oraz około 120 kilometrów ścieżek rowerowych. Przepiękne parki i skwerki z placami zabaw, lodowiskiem czy urządzeniami siłowni zewnętrznych. Dużo przytulnych kawiarni i restauracji serwujących rarytasy kuchni śląskiej. W Lublińcu odbywa się wiele imprez kulturalnych i sportowych. Niektóre mają markę rozpoznawalną już nie tylko w całym kraju, ale i poza jego granicami. Wojskowy klub biegacza Meta oraz jego prezes, starszy chorąży sztabowy Zbigniew Rosiński, to niewątpliwie marka rozpoznawalna i promująca Lubliniec w świecie sportów biegowych. Miasto łączy w sobie spokój życia w niewielkiej miejscowości z bliskością większych miast, takich jak Częstochowa, Opole czy miasta górniczego okręgu przemysłowego. Muszę przyznać, że trochę żal było mi opuszczać Lubliniec w 2018 roku, gdyż był bardzo atrakcyjny i przyjazny dla życia rodzinnego. I mimo że oparłem się godce Śląskiej, którą tak uroczo posługują się mieszkańcy Lublinca, uważałem się za jego obywatela. Rozdział czwarty. Służba zasadnicza. Lubliniec przywitał mnie mglistym porankiem i brzydkim dworcem PKP. Sam proces wcielenia wyglądał chyba tak samo jak wszędzie. W pierwszym pułku specjalnym komandosów nie wyróżniał się niczym specjalnym. Dział personalny, fryzjer, prysznic, lekarz, umundurowanie. Z jednej kolejki do drugiej, a później do następnej i kolejnej. Zabrali wszystkie cywilne rzeczy i dali wojskowe. Gacie, kalesony, skarpety, piżamę, maszynkę do golenia, szczoteczkę do zębów, klapki, zasobnik, buty, mundur i Beret. Beret. Prawdziwy, bordowy, komandoski Beret. Dostałem przydział do pierwszego batalionu specjalnego trzeciej kompanii specjalnej na stanowisko zwiadowca -miner. Dream came true. Kiedy skończyłem 14 lat, już wiedziałem, że kiedyś nastąpi ten dzień. Przygotowywałem się do niego fizycznie i mentalnie. Zabawne trochę było to, że stojąc w dwuszeregu na zbiórce, przynajmniej jedna trzecia żołnierzy nie miała bladego pojęcia, w jakiej są jednostce i generalnie gówno ich to obchodziło. Ja natomiast wewnętrznie przeżywałem to jako mój mały sukces. Jeden z pierwszych realnych kroków do celu głównego bycia komandosem. Pokazano nam jak ścielić łóżko, jak poukładać przybory w szafce, szczoteczka włosem na zachód, jak ustawić buty pod łóżkiem. Pierwszy dzień był dniem organizacyjnym, po prostu nudnym. Kolejny Rozpoczął się pobudką o szóstej rano i krzykiem informującym o zbiórce za pięć minut na zaprawę poranną w BGS-ach i trampkach. BGS-y to fioletowe gacie wojskowe typu bokserki, zazwyczaj bez gumki lub ze sznurkiem zawiązywanym na taki supeł, że nie szło tego wyregulować. Około czterdziestu łysych pał biegło poranną zaprawę pobieżnie ośrodka sprawności fizycznej. Trzy czwarte tych właśnie łysych pał, a wśród nich ja, trzymało się za gacie, aby im z dupy nie spadły podczas biegu. Trzech kaprali prowadzących za prawę cały czas darło mordy. Szybciej, dołącz mnie, szybciej, wieprze! Po zaprawie toaleta i śniadanie. Następnie zajęcia programowe, czyli regulaminy, musztra, podstawy taktyki ogólnowojskowej, zajęcia fizyczne. Obiad i do kolacji znów zajęcia programowe. Po kolacji porządkowanie rejonów i zapstrzyk. Tak wyglądał cały miesiąc szkolenia unitarnego, aż do przysięgi. Idąc do wojska, myślałem, że jestem świetnie przygotowany fizycznie i psychicznie, jednak po dwóch tygodniach czułem się po prostu zmęczony. Cały czas biegiem lub jumpingiem, ewentualnie czołganiem naprzód. Cały czas stojąc na zbiórkach bądź klepiąc stopami o asfalt placu apelowego, ćwicząc krok defiladowy czy musztry do przysięgi. Ponadto bezustannie ktoś darł na nas mordę. Tego nie mogłem pojąć. Po chuj oni się tak wydzierają? Każdy z nas miał przecież zrobione badania lekarskie dopuszczające do służby w wojskach powietrznodesantowych co jednocześnie świadczyło o świetnym słuchu potwierdzonym przez laryngologa i całą szanowną komisję lekarską. Zauważyłem też pewną zależność, otóż im większy gamoń, tym głośniej i bardziej soczyście potrafił drzeć ryja. Byli też żołnierze Zawodowi czy nawet jeden kapral służby zasadniczej, który postawą nienagannym wyglądem, świetnym przygotowaniem do prowadzenia zajęć wzbudzali taki respekt, czy nie musieli podnosić głosu, aby wszyscy ich słyszeli i błyskawicznie wykonywali komendy. Szybko nauczyliśmy się, że pod tym profesjonalnym spokojem drzemie kawał bezlitosnego skurwy syna, który ze stoickim spokojem jest w stanie doprowadzić nas niemal do łez. I to właśnie ten typ komandosa wpisywał się w moje wyobrażenie o nich. Niestety było ich niewielu. Przysięga wojskowa to duże wydarzenie w każdej jednostce wojskowej, a w życiu każdego żołnierza chwila bardzo podniosła. Na pewno w moim taką była. Rotę przysięgi wojskowej pamiętam do dziś i mimo że jestem już zwolniony ze służby wojskowej, to na pewno nie czuję się zwolniony ze słowa danego na sztandar wojskowy. W późniejszych latach żona pół żartem upominała mnie, że jej przed ołtarzem przysięgałem, a ja na to zwykłem jej odpowiadać, co ją bardzo zresztą denerwowało, innej przysięgałem przed tobą, mając na myśli ojczyznę. Rozdział 5 Szkoła podoficerów i młodszych specjalistów działań specjalnych Jak wspomniałem wcześniej, otrzymałem specjalność zwiadowca Miner. Podczas szkolenia unitarnego wszystkich obowiązywał jeden ogólnowojskowy program szkolenia. Szkolenie specjalistyczne odbywało się natomiast w cyklu trzymiesięcznym w szkole podoficerów i młodszych specjalistów działań specjalnych. Składała się ona z dwóch kompanii. Pierwsza kompania szkolna kształciła w trzech plutonach. Pierwszy pluton zwiadowca, zastępca dowódcy grupy specjalnej, drugi pluton zwiadowca, miner, Trzeci Pluton zwiadowca sanitariusz kierowca. Druga kompania szkolna w dwóch. Pierwszy Pluton zwiadowca radiotelegrafista drugi Pluton zwiadowca operator operator radionamiernika MRP4. Początkowo szkolenie obejmowało ogólne pojęcia dotyczące pododdziałów działań specjalnych, taktyki, czy wręcz filozofii funkcjonowania jednostek specjalnych i pojedynczego zwiadowcy komandosa. Podczas tych pierwszych dni na tak zwanej szkółce padły słowa, które tak głęboko wdrukowały mi się w pamięć, że przyświecały mi przez cały okres mojej służby wojskowej i teraz w życiu cywilnym. Żołnierzy pododdziałów działań specjalnych charakteryzuje inicjatywa i aktywność w rejonie swojego działania. Słowa odczytane z tzw. czerwonej książki, czyli instrukcji prowadzenia działań specjalnych Ludowego Wojska Polskiego przez chorążego Mirosława L, moim zdaniem są nadal aktualne i powinny być wpajane na kursach bazowych kandydatom na operatorów dzisiejszych jednostek specjalnych. Chorąży Mirosław L był moim dowódcą w Plutonie Minerów oraz żołnierzem zawodowym, jednym z właśnie tych, którzy profesjonalizmem i spokojem wzbudzali ogromny respekt. Natomiast ci, którzy nie potrafili mu się podporządkować bądź próbowali sprzeciwić, poznawali ciemną stronę jego duszy. Szkolenie minerskie było bardzo interesujące, Prosty zapalnik lątowy umiałem już wykonywać, gdyż takie rzeczy robiliśmy w trawersie, ale dopiero podczas szkolenia w plutonie minerskim poznałem tajniki wykonywania niszczeń w działaniach specjalnych i dywersyjnych. Uczyliśmy się ustawiać miny przeciwpiechotne, przeciwpancerne czy nawet kolejowe. Budowaliśmy sieci wybuchowe, wykorzystując różnego rodzaju materiały wybuchowe oraz różne sposoby inicjowania detonacji. Wysadzaliśmy małe ładunki kumulacyjne, które, precyzyjnie umiejscowione, potrafiły dokonać imponujących zniszczeń, jak również ładunki wielokilogramowe. Zajęcia minerskie i pirotechniczne odbywały się w ośrodku szkolenia minerskiego, który był częścią ośrodka szkoleniowego Czarny Las. W środowiskach wojskowych i w poszczególnych jednostkach Funkcjonują często żartobliwe powiedzonka czy rymowanki dotyczące różnych sfer życia żołnierskiego. Jedno z takich powiedzonek nawiązywało do ośrodka Czarny Las. Mawiało się, że istnieją trzy najpiękniejsze lasy na świecie. Są to Las Palmas, Las Vegas i właśnie Czarny Las. Czarny Las był oddalony od koszar o około 5 kilometrów, czyli... Niby niedaleko, ale droga tam zajmowała czasami kilka godzin i była celem w samym sobie. Nigdy nie zapomnę jednego z pierwszych wyjść do Czarnego Lasu, kiedy po godzinie od opuszczenia koszar ledwie dotarliśmy do końca ogrodzenia jednostki. Z maskami przeciwgazowymi na twarzach, w hełmach na głowach i z zasobnikami na plecach czołgaliśmy się rowem z wodą, błotem, śmieciami i chuj wie jeszcze czym. Później, Droga przez las i na okrągło komendy padnie i czołganiem w tył na lewo, lotnik z prawej, lotnik z lewej, jumpingiem I tak na okrągło, a do tego kurwy chuje i koty jebane. W okolicy pory obiadowej dotarliśmy na miejsce. Dyszące i parujące ścierwo młodego rocznika leżało na głównym skrzyżowaniu dróg czarnego lasu, gdy szef kompanii ciężarówką przywiózł obiad jakoś nie miałem apetytu. Droga powrotna była bardzo podobna, z tym, że musieliśmy ciągnąć słaniających się kolegów. Wielu chłopaków z mojego rocznika przed służbą uprawiało jakiś sport i dość dobrze znosili nową dyscyplinę, ale byli i tacy, którzy niestety zaliczyli dość twarde zderzenie ze sportem wojskowym. Szkolenie specjalistyczne było bardzo obficie okraszone treningiem fizycznym. Biegaliśmy zaprawy poranne, biegaliśmy na zajęcia w Czarnym Lesie czy Strzelnicy, a dwa razy w tygodniu w ramach zajęć z atletyki terenowej biegaliśmy tak zwaną Wielką Pardubicką, czyli pętle po lublinieckim lesie na dystansie około 17 kilometrów. Muszę przyznać, że poziom biegowy w Lublińcu był naprawdę wysoki. Nie bez kozery złośliwi nazywali jednostkę pułkiem specjalnym imienia Foresta Gampa. Niewątpliwie bardzo ważnym punktem w porządku dnia były godziny popołudniowe i zapis w owym porządku. Czas wolny do dyspozycji żołnierzy, łamane na szkolenie żołnierzy odstających od programu nauczania. Był to zazwyczaj czas, kiedy w pododdziale nie było już żołnierzy zawodowych, a elewi, czyli my, słuchacze szkoły wojskowej, zostawali pod troskliwą opieką żołnierzy funkcyjnych. Żołnierz funkcyjny na kompanii szkolnej to kapral służby zasadniczej. Nie ujawnię supertajemnicy, jeśli napiszę, że wojsko to instytucja hierarchiczna. Dowódca kompanii zwraca uwagę dowódcy Plutonu, dowódca Plutonu udzieli reprymendy funkcyjnym, a funkcyjni opierdalają drą mordy i katują elewów ćwiczeniami fizycznymi właśnie w tym czasie wolnym do dyspozycji żołnierzy. Zwyczajowo ten czas wolny, uskuteczniany był tak długo, aż przeszklenia pod sufitem między korytarzami a salami żołnierskimi ściekały skraplającym się potem. W drugim miesiącu szkolenia specjalistycznego rozpoczęliśmy szkolenie spadochronowe. Zajęcia rozpoczęły się od nauki składania spadochronów. Jako, że miałem w tym już dość spore doświadczenie i byłem obyty ze sprzętem spadochronowym, bardzo szybko zostałem zauważony przez instruktora prowadzącego zajęcia. Wziął mnie na bok i wypytał o doświadczenie spadochronowe, liczbę skoków, na jakim sprzęcie, z jakich wysokości. Kazał zostać po zajęciach. Postanowił mnie sprawdzić, bo kazał mi złożyć spadochron SW12D. W trawersie skakałem na spadochronie SW12, więc czasze ułożyłem błyskawicznie, ale nie potrafiłem spakować czaszy do pokrowca, bo właśnie ta litera D czyniła pewną różnicę. Oznaczenie D mówiło, że jest to spadochron desantowy i ma inny pokrowiec oraz zamiast tak zwanego pilocika stabilizator. Instruktor pokazał mi, jak to zrobić, i zaproponowałbym przeniósł się na spadochroniarnię. Obiecywał, że do końca służby naskaczę sobie kilkadziesiąt skoków nawet na spadochronach nowego typu, które właśnie weszły na stan jednostki, czyli AD2000 w układzie plecy plecy. Obiecywał również, że zaznam całkiem innej kultury służby niż w kompanii specjalnej. I faktycznie. W tej kulturze coś musiało być, ponieważ my, w naszych brudnych i podartych mundurach, wiecznie śmierdzący potem, wyglądaliśmy przy chłopakach ze spadochroniarni jak jacyś barbarzyńcy, a nie ludzie. Odmówiłem. Będę komandosem. Pod koniec drugiego miesiąca szkolenia dowódca kompanii, a był nim porucznik Artur Kozłowski, obecnie pułkownik dowódca jednostki wojskowej Agat. Oznajmił nam, że wynikła potrzeba kadrowa przeniesienia dwóch elewów z drugiego i trzeciego Plutonu do pierwszego, aby ukończyli szkołę jako podoficerowie. Wyczytał dziesięć nazwisk elewów z najlepszymi wynikami w dotychczasowym szkoleniu i nakazał funkcyjnym wybrać spośród nich dwóch. Rywalizacja o bycie kapralem odbyła się na drążku jeszcze tego samego popołudnia. Zrobiłem 24 podciągnięcia i tym sposobem zakwalifikowałem się na awans. Nazajutrz dowódca kompanii stwierdził, że drążek to za mało. Niech biegną na 10 kilometrów. No cóż, uznałem, będę komandosem i do tego zajebistym kapralem znającym się na minerce. Musiałem mocno przysiąść do nauki, aby nadrobić kapralowski materiał z dwóch miesięcy. Tymczasem trzeci miesiąc w SP i MSDS dobiegał końca. Odbyliśmy szkolenie specjalistyczne w swoich specjalnościach. Zakończyliśmy kurs spadochronowy w formie naziemnej, gdyż skoki dla nas planowane były dopiero na wiosnę. Odbyliśmy kilka ćwiczeń taktycznych sprawdzających naszą wiedzę i umiejętności. Wielkimi krokami zbliżały się egzaminy końcowe. Na kilka dni przed nimi wezwał mnie dowódca kompanii i zapytał: Jaki chciałbyś przydział po egzaminach? Trzecia kompania specjalna, panie poruczniku. A nie chciałbyś zostać funkcyjnym na szkole? Nichu ja pomyślałem: Będę komandosem. Nie, panie poruczniku. Chciałbym na trzecią kompanię specjalną. A gdybyś musiał zostać na szkole, to na której kompanii byś wolał? Na pierwszej, panie porczniku. Czułem, że jest źle. Dostaniesz przydział na funkcyjnego do drugiej kompanii szkolnej. A jak odmówię? A odmawiasz? No, załóżmy. To nie zdasz egzaminów i wylądujesz na logistyce jako szeregowiec. Świat mi się zawalił. Nie wiedziałem, co robić. Bardzo nie chciałem zostać funkcyjnym, a tym bardziej na drugiej szkolnej. Poszedłem zapytać na spadochroniarnię, ale było już za późno wszystkie etaty obsadzone. Aż kurwa, mać, bo chuj mi to było. Co mnie podkusiło, żeby na tego jebanego kaprala cisnąć? Być komandosem dla mnie znaczyło, że będę zwiadowcą w pododdziale działań specjalnych, czyli na przykład zwiadowcą minerem w trzeciej kompanii specjalnej. Sam bordowy beret, czy naszyty na rękawie munduru emblemat jednostki specjalnej, w mojej ocenie nie czynił ze mnie komandosa. Służba w kompanii szkolnej również nie wchodziła w grę, jednakże była to propozycja nie do odrzucenia. Moja odmowa mogłaby się spotkać w najlepszym przypadku ze zignorowaniem, a w najgorszym po prostu poskutkować uwaleniem mnie na egzaminie końcowym. To drugie. Zakończyłoby się jeszcze gorzej, czyli kontynuacją służby w plutonie logistycznym. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.